Bemchatowowi, że mnie tutaj zaprosiła ta organizacja. Państwu dziękuję za obecność. Tematem tej prelekcji, którą zamierzam tu Państwu wygłosić, a potem, tak jak tutaj kolega powiedział, nastąpi druga część naszego spotkania, to znaczy Państwo zabierzecie głos, bo to nie chodzi o to, żeby Państwo tylko pytania zadawali. Państwo zabierzecie głos i będziecie mówić, co chcecie, a ja się będę do tego odnosił. Tematem mojej prelekcji jest między Platformą Obywatelską a PiS-em. Proszę Państwa, temat jest bardzo obszerny, dlatego że właściwie ten antagonizm, który obecnie obserwujemy, jego właściwie początek się datuje od 1990 roku, więc już dosyć długo ta walka kogutów się toczy. Mówię walka kogutów, dlatego że z niej niewiele wynika dla państwa, dla Polski. Tylko gdakanie się podnosi pod niebiosa, pierze się sypie dookoła, ale jak powiadam, nic z tego nie wynika, a jeszcze w dodatku jest bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa okoliczność, że w sprawach naprawdę istotnych dla państwa obydwa antagonistyczne ugrupowania polityczne zachowują się identycznie, zachowują się tak samo. Żeby tam nie mnożyć tych przykładów, to przypomnę tylko, że w czasie referendum akcesyjnego w 2003 roku zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość agitowały za przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej. Następnie były za ratyfikacją traktatu akcesyjnego, w który wszedł w życie 1 maja 2004 roku. Podobnie obydwa ugrupowania były zwolennikami ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który amputował Polsce bardzo duży kawał suwerenności. Od teraz to odczuwamy na własnej skórze w sposób bardzo bolesny, no ale to się zaczęło wtedy. W 2008 roku, 1 kwietnia, było w Sejmie głosowanie nad ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. I tutaj zgodne stanowisko było obydwu partii, to znaczy część posłów PiS-u się wstrzymała, niektórzy nawet głosowali przeciwko, ale Jarosław Kaczyński na przykład głosował za. No i prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński 10 października 2009 roku i on wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Mówiąc nawiasem, rok wcześniej traktat lizboński został podpisany, dokładnie 13 grudnia, przez Donalda Tuska i jego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Donald Tusk przyznał się później, że podpisał ten traktat bez czytania. Ja mu wierzę, dlatego że ten traktat był wtedy sporządzony w postaci poprawek do dwóch traktatów o Unii Europejskiej. Jeden traktat o Unii Europejskiej, a drugi traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I przebrnięcie przez te mnóstwo poprawek było rzeczywiście bardzo czasochłonne, więc wcale się nie dziwię, że Donaldowi Tuskowi się nie chciało. Ale jeżeli już jako premier rządu podpisywał traktat o takim ciężarze gatunkowym, no to przynajmniej nie wypadało się przyznawać, że go nie czytał. Bo w normalnym państwie to taka rzecz, takie wyznanie byłoby dyskredytujące dla urzędującego premiera. Ja przypuszczam, że i pan prezydent Kaczyński też nie czytał tego traktatu, bo przeczytanie go naprawdę było bardzo trudne. Pan prezydent Lech Kaczyński był doktorem praw, w związku z tym być może, że ten tytuł doktorski by mu trochę ułatwił tę lekturę, ale nie sądzę, żeby aż tak bardzo. To zresztą się często zdarza, że nasi umiłowani przywódcy głosują nad aktami prawnymi, nad ustawami, których nie czytają. Ja nawet się zetknąłem z takim jednym parlamentarzystą,
Państwo pamiętacie plan Balcerowicza. To było 11 ustaw, które się składały na plan Balcerowicza. One były uchwalone w okresie między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem 89 roku, więc kto tam ma głowę do czytania jakichś ustaw planu Balcerowicza, nawet wobec którego nie było alternatywy. No i te ustawy zostały uchwalone i weszły w życie 1 stycznia 1990 roku. Między innymi ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, która wyrządziła ogromne spustoszenie w polskiej gospodarce, a zwłaszcza wśród polskich kredytobiorców. No i mój znajomy parlamentarzysta w marcu wyrażał już głośne oburzenie z powodu tej ustawy. Ja mówię, no słuchaj, przecież głosowałeś za nią. No tak, powiada, ale nie czytałem. Więc zaufał po prostu starszym i mądrzejszym, którzy mu wyjaśnili, że wobec planu Balcerowicza nie ma alternatywy. Proszę Państwa, musimy zacząć od okrągłego stołu, a ściślej od przygotowań do okrągłego stołu. Bo te przygotowania zaczęły się stosunkowo wcześnie. Mianowicie po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku na Islandii, które miało miejsce w 1986 roku. Wtedy po tym spotkaniu się okazało, że istotnym elementem porządku politycznego, który obydwaj przywódcy przygotowywali, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja nastąpiła 10 lat później prawie, ale wtedy pojawiła się wiarygodna informacja, no i wywołała rezonans we wszystkich państwach środkowej Europy, między innymi w Polsce. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej, dlatego że każdy człowiek zdawał sobie sprawę, że jeżeli Sowieci się ewakuują, no to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa dłużej. No a ten nowy ustrój to trzeba jakoś przygotować, a przede wszystkim siebie przygotować do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. No i to, jak pamiętamy, jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale od 1986 roku już zaczynają działać spółki nomenklaturowe. Rozpoczyna się uwłaszczanie nomenklatury, czyli środowiska władzy. I to uwłaszczenie nomenklatury było jednym z takich systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, ale był jeszcze drugi nurt. Proszę Państwa, w drugiej połowie lat 80. punkt ciężkości władzy w Polsce, nie licząc oczywiście sowieciarzy, przesunął się z partii, a nawet ze służby bezpieczeństwa na wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy był centrum władzy, stanowił centrum władzy. Ale nie możemy zapominać jednocześnie, że transformacja ustrojowa, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach środkowej Europy, nawet w tych, w których nie było żadnej opozycji politycznej, była efektem uzgodnień między Amerykanami i Sowieciarzami. I w Polsce ramy tej transformacji ustrojowej nakreślili dwaj ludzie. Daniel Fried ze strony amerykańskiej. On był wtedy urzędnikiem Departamentu Stanu. Teraz zresztą też jest urzędnikiem Departamentu Stanu, tylko na znacznie wyższym szczeblu, a wtedy był na trochę niższym. Później nawet był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pilnującym, czy wszystko się odbywa zgodnie z ustaleniami. A drugim człowiekiem był Władimir Kryczkow, ówczesny szef KGB. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak już został Tadeusz Mazowiecki mianowany premierem, pierwszym niekomunistycznym premierem, to kto był jego pierwszym gościem zagranicznym?
Właśnie Władimir Kurskow. Dlatego, że Tadeusz Mazowiecki nie był dopuszczany do konfidencji jeszcze pod drugiej połowie lat 80. W związku z tym pan Kurskow musiał mu powiedzieć, co zostało uzgodnione i czego się ma trzymać. No i od tej pory już wiedział, gruba kreska i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, wywiad wojskowy musiał mieć partnera, z którym by się podzielił władzą nad narodem polskim, bo to transformacja ustrojowa nie polegała na tym, że tu wszystko na żywioł zostało puszczone, tak jak to w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że jest pełny spontan i odlot, prawda, tak przynajmniej takie wrażenie to sprawia, tylko no, musiało to być pod kontrolą. Tym bardziej, że generał Kiszczak dostał zadanie do wykonania właśnie od tych dwóch ludzi, o których wspomniałem. No i tam wykonał je jak mógł najlepiej. Trzeba było w ramach tych przygotowań do transformacji ustrojowej dokonać selekcji kadrowej w tych strukturach opozycyjnych, w strukturach podziemnych, żeby wyłonić taką reprezentację, do której wywiad wojskowy mógłby mieć zaufanie. No i ta reprezentacja została wyłoniona. Wtedy niewiele na ten temat wiedzieliśmy. Teraz wiemy trochę więcej, też nie wszystko, uchowaj Boże. Między innymi z zachowanych w Instytucie Pamięci Narodowej notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń przedstawia pułkownikowi Lesiakowi, a właściwie nie jemu, tylko, bo on był postillon d'amour, tylko wywiadowi wojskowemu za pośrednictwem pułkownika Lesiaka ofertę polityczną treści następującej. Jeżeli władza, czyli wywiad wojskowy, dyskretnie pomoże nam w wymiksowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie w ramach uwłaszczenia nomenklatury. Gdyby Jacek Kuroń taką propozycję złożył w 82 czy w 83 roku, to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, najwyżej by go zapytał: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy? Ale w 86 roku to już była oferta poważna, a najlepszą tego ilustracją jest to, że została przyjęta jako podstawa umowy Okrągłego Stołu. Więc musimy teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, w czyim imieniu Jacek Kuroń tę ofertę składał? Dlaczego trzeba było wymiksować ekstremę? Co to była ta ekstrema? Dlaczego trzeba było ją wymiksować? No i proszę państwa, żadna to jest tajemnica, że Jacek Kuroń był wybitnym reprezentantem lewicy laickiej. Co to była ta lewica laicka? No to byli dawni stalinowcy, którzy w latach 60. po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie pokłócili się z partią, a w latach 70. nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. To były środowiska i ludzie nawiązujący w swojej działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. No i z tego powodu między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania, bo w latach 70. ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to była przyczyna, dla której Jackowi Kuroniowi zależało na wymiksowaniu ekstremy. Druga przyczyna była taka, że wywiad wojskowy, jak pamiętam, chciał mieć reprezentację, z którą by negocjował, do której mógłby mieć zaufanie. A wywiad, jak to wywiad? No coś tam musi wiedzieć. No i wiedział, że lewica laicka, mimo że się mu tam zbiszurmaniła, to jednak serca mają wszyscy po lewej stronie, tak jak Stalin przykazał.
No więc, a ekstrema co? Ekstrema to ani po lewej, ani po prawej stronie serca nie ma, więc z nimi się nic nie da ustalić. Trzeba było ich wymiksować. No, za Stalina to by było prościej, tam kula w łeb i do dołu z wapnem, no ale to już właśnie się szykowaliśmy do transformacji ustrojowej, no to takich już rzeczy nie można było robić, prawda? Trzeba było to robić elegancko. I to się udało. W rezultacie przy okrągłym stole stronę społeczną reprezentowali już tutaj wyselekcjonowani starannie przedstawiciele z Lechem Wałęsą na fasadzie. No i proszę Państwa, co to był okrągły stół? No to było takie widowisko telewizyjne, przeznaczone dla nas, no żebyśmy my też coś mieli za te wszystkie nasze zgryzoty, też nam się coś należy, i żebyśmy zobaczyli, jak nasi tutaj przedstawiciele niezłomni przyciskają do muru tam komuchów, jak komuch się wije tam przyciśnięty do muru. On się wił rzeczywiście, ale ze śmiechu, dlatego że doskonale wiedział, że te istotne postanowienia to nie zapadają tam, tylko zapadają w Magdalence, do której to Magdalenki zapraszał najbardziej zaufanych ludzi sam generał Kiszczak. Oni tak nie mogli sobie przyjechać o tak, jakby ktoś chciał. Nie, generał Kiszczak musiał ich zaprosić, no a generał Kiszczak coś tam musiał wiedzieć, kogo zaprosić, a kogo nie. No i jak pamiętamy, oprócz Lecha Wałęsy, który tam był najważniejszą osobistością, no to jeszcze był Jacek Kuroń, był Adam Michnik i Lech Kaczyński. O czym wielu ludzi dzisiaj wolałoby zapomnieć, no ale jak już tak mówimy szczerze o tych wszystkich sprawach, no to trzeba tę postać też wymienić. I tam zostały poczynione pewne ustalenia, o których dowiedzieliśmy się stosunkowo późno. Otóż kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej w 1993 roku przejął władzę, wygrał wybory i z Polskim Stronnictwem Ludowym utworzył rząd, no to akowcy zaprotestowali z tym Jankowskim Agatonem na czele, taki list wystosowali z protestem. No jak to? Przecież tu komunizm został obalony, a tu proszę bardzo, co się wyprawia. A Stefan Bratkowski na łamach Gazety Wyborczej udzielił, nie wiem dlaczego akurat on, ale udzielił im odpowiedzi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo myśmy tam uzgodnili, że tu będą tylko takie siły polityczne dopuszczone, a inne nie. Na przykład narodowcy nie będą dopuszczeni do rządów pod żadnym pozorem. To zostało ustalone właśnie tam. I jak Państwo pamiętacie, kiedy transformacja ustrojowa się rozpoczęła, to Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik i inni przedstawiciele Lewicy Laickiej, Tadeusz Mazowiecki akurat nie był przedstawicielem Lewicy Laickiej, tylko był przedstawicielem tego nurtu, czy tego środowiska, które w czasach PRL-u zachowywało, jak to sam mówił, postawę służebną. No i kiedy już się tam władze ukonstytuowały, to Tadeusz Mazowiecki i jego polityczni przyjaciele wystąpili z takim pomysłem, żeby nie zakładać żadnych partii politycznych. No po co partii, jak tu już jest, prawda, strona społeczna jest, także tu z jednej strony jest komuch, z drugiej strony strona społeczna, więc po co jeszcze tutaj jakieś partie? No, ale Jarosław Kaczyński nie posłuchał tego wezwania i utworzył partię pod nazwą Porozumienie Centrum.
porozumienie. Centrum, które z samego z powodu swojego powstania doprowadziło do wybuchu wojny na górze. Państwo pamiętacie, w 1990 roku, no, że komunizm upadł, to wiadomo było, a najlepszym takim dowodem na to, że komunizm upadł, to było to, że przywódca tych upadłych komunistów został wybrany na pierwszego prezydenta wolnej Polski, więc to tak to wyglądało. Widać, słychać chichot historii aż do dzisiejszego dnia. No, ale to takie były ustalenia między Danielem Friedem i Władimirem Kruczkowem. Generał Kiszczak to wykonał, jak tam najlepiej potrafił. No i w rezultacie ukształtowały się dwa polityczne obozy. Jeden reprezentowany najpierw przez ROAD, czyli Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna, to właśnie lewica laicka się przepoczwarzyła w demokratów. I lewica laicka jako demokraci zaczęła nas stresować do nowoczesności. Podczas kiedy Porozumienie Centrum tresowało nas do czego innego, że miało monopol na patriotyzm. A w każdym razie Porozumienie Centrum było takim płomiennym dzierżawcą monopolu na patriotyzm. No i na początku lat 90., zwłaszcza po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta, bardzo wielu ludzi w Polsce myślało, że wybór Lecha Wałęsy na prezydenta to jest na złość komunistom. No, z takimi złudzeniami to się najpóźniej żegnamy, ale to widać, że pierwszorzędni fachowcy to przygotowali. No i przez pewien czas Porozumienie Centrum trzęsło całą Polską. Ale jeszcze o jednej takiej sprawie, jeszcze o jednym nurcie przygotowań do transformacji ustrojowej muszę wspomnieć, bo to właśnie chyba jest najważniejsza sprawa. A w każdym razie jeszcze to odczuwamy do dzisiejszego dnia i będziemy odczuwali długo. To były przygotowania prywatne. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? No bezpieka. Bezpieka. Ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I właśnie dlatego, że tacy są, no to każdy z nich, jak przypuszczam, postawił sobie samemu pytanie. No dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie na powróz łajdaka? Kto wtedy się za mną ujmie? A ponieważ są inteligentni, spostrzegawczy i sprytni, no to szybko się zorientowali, że jak Sowieci się ewakuują, to natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. Nasi dotychczasowi wrogowie staną się naszymi przyjaciółmi, a nasi przyjaciele odwrotnie. No może nie od razu wrogami, ale prawie. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do któregoś naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy. No i tak się stało. I tak się stało. I te zależności, które wtedy się pojawiły, trwają do dnia dzisiejszego, reprodukują się bowiem w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. W kolejnych pokoleniach, dlatego że mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, a dzieci konfidentów konfidentami. No tak już jest. To jest taki sam zawód jak każdy inny. I proszę Państwa, nie możemy tego czynnika pomijać, kiedy analizujemy scenę polityczną w Polsce, ponieważ to zjawisko kładzie się olbrzymim ciężarem na naszej scenie politycznej i funkcjonowaniu naszego państwa.
No, na to są podstawy mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa, właśnie się biorą z tych przewerbowywań. Na przełomie lat 80. 90. stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. One niejednocześnie rządzą, uchowaj Boże, tu za duże sprzeczności między tymi państwami, że tak powiem, protektorami, ale rządzą rotacyjnie, raz jedno, raz drugie, raz trzecie. I proszę Państwa, pojawiła się nowa formacja polityczna, mianowicie Kongres Liberalno-Demokratyczny. Z inicjatywy środowiska tak zwanych gdańskich liberałów, Kongres Liberalno-Demokratyczny, który wkrótce połączył się z Unią Demokratyczną, która wypączkowała z ROADU i utworzona została Unia Wolności. Unia Wolności jako partia proeuropejska, nowoczesna, taka, która właśnie miała tresować do nowoczesności, a tu porozumienie centrum to było. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że mimo takiej demonstracyjnej wrogości i mimo rzeczywiście sprzecznych interesów politycznych, obydwa ugrupowania mają ten sam polityczny interes. I bardzo starannie tego pilnują, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się alternatywa polityczna. Więc i tego się, i to jest dosyć skrupulatnie pilnowane, między innymi przy pomocy naszych, że tak powiem, tajnych służb. Miło jest, jak z najbardziej autorytatywnego, że tak powiem, przedstawiciela tego środowiska, ja zyskuję takie pośrednie potwierdzenie mojej ulubionej teorii spiskowej. Właśnie niedawno generał Marek Dukaczewski, ostatni szef wojskowych służb informacyjnych, wystąpił z taką tezą, która mnie wcale nie zdziwiła, że tajne służby w Polsce nie służą państwu, tylko są partyjne. No, to jest taka dezinformacja ze strony pana generała, dlatego że pierwsza część jest prawdziwa. Tajne służby na pewno nie służą państwu. Komu służą? A, to jest tajemnica, to wielka. Natomiast nie są one partyjne. To odwrotnie. Jest odwrotnie. Partie są, że tak powiem, narzędziem tajnych służb. Narzędziem tajnych służb. Proszę Państwa, podam taki przykład, żeby tu już nie być gołosłownym. Przed wyborami w 2007 roku, bo jak wiemy, Porozumienie Centrum, nie Porozumienie Centrum, tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo w międzyczasie Porozumienie Centrum zmieniło nazwę, znaczy Jarosław Kaczyński zmienił nazwę Porozumienia Centrum na Prawo i Sprawiedliwość. I bo jak się jeden szyld trochę opatrzy i znudzi, no to trzeba jakiś nowy wymyślić. Pod tym sztandarem to już zwyciężymy, prawda? Polska będzie rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, tak jak za Edwarda Gierka. No więc mieliśmy do czynienia z dwiema antagonistycznymi formacjami, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, która powstała stąd, że w pewnym momencie dawni działacze Kongresu Liberalno-Demokratycznego rozsadzili Unię Wolności. W rezultacie z Unii Wolności zostały zgliszcza, ruiny i zgliszcza. Nawet jest, one nawet są na scenie politycznej, a to już nie są nawet notowane nigdzie w postaci Partii Demokratycznej. Natomiast na widownię dziejową weszła nowa formacja, Platforma Obywatelska, jak pamiętamy, z trzema tenorami na czele. Z trzema tenorami na czele. Jednym z tych tenorów był pan doktor Andrzej Olechowski. Na
tak zwanej liście Macierewicza, zarejestrowany jako tajny współpracownik sławnego wywiadu gospodarczego o pseudonimie Must. No i proszę Państwa, potem ci dwaj tenorzy jakoś tak zostali wymiksowani i został trzeci tenor na fasadzie, czyli Donald Tusk. No i przed wyborami w 2007 roku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim jako premierem na czele musiał podać się do dymisji, no bo rzeczywiście trochę dziwna sytuacja się wytworzyła. Jarosław Kaczyński się odgrażał, że tu rozniesie na strzępy układ, który Polską rządzi. Więc przyznał, że układ jakiś Polską rządzi, nie te oficjalne formacje konstytucyjne i tak dalej, tylko układ. I on ten układ rozniesie. No i jak zaczął go roznosić? Ano tak, że zdymisjonował Ludwika Dorna, który był jeszcze do niedawna trzecim bliźniakiem, a na miejsce Ludwika Dorna ministrem spraw wewnętrznych mianował pana Janusza Kaczmarka. Pan Janusz Kaczmarek był lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. No przynajmniej takie związki niebezpieczne miał z dawnym reżimem. No i ten człowiek akurat miał być tym biczem bożym na układ. No i nastąpiła tu kompromitacja, dlatego że pan Janusz Kaczmarek został przyłapany na tym, jak o północy na 40. piętrze hotelu Marriott w Warszawie składał meldunek sytuacyjny swojemu prawdziwemu zwierzchnikowi Januszowi Ryszardowi Krause. No to już sytuacja się zrobiła do tego stopnia śmieszna, że trzeba było zgłosić dymisję rządu, no i rozpisane zostały nowe wybory w roku 2007, do których stanęły obydwie antagonistyczne formacje. Wspominam o tym roku dlatego, że Platforma Obywatelska chwaliła się przed wyborami tym, że ma gabinet cieni. Co to był ten gabinet cieni? No to byli politycy, działacze Platformy Obywatelskiej, którzy byli wyznaczeni do objęcia poszczególnych resortów. Tam wszystkie resorty zostały odpowiednio zagospodarowane i ten gabinet cieni tam powstał, strasznie się tam wszyscy rajcowali tym gabinetem cieni, ale kiedy Platforma Obywatelska w 2007 roku wygrała wybory i przyszło do utworzenia rządu, to się okazało, że tylko dwie osoby z tego gabinetu cieni objęły resorty, na które były szykowane, mianowicie pani Ewa Kopacz i pan Mirosław Drzewiecki, a inni nie, bo pojawili się jeźdźcy znikąd. Na przykład ministrem obrony narodowej miał być pan, późniejszy ten Zdrojewski. Ale pojawił się lekarz-psychiatra z Krakowa, pan Klich. I to on został ministrem obrony narodowej, a pana Zdrojewskiego trzeba było przesunąć na kulturę. Być może, że stan polskiej armii niezwyciężonej uzasadniał taką nominację. Ja tu nie wchodzę merytorycznie, czy psychiatra na czele Ministerstwa Obrony Narodowej jest właściwą osobą. Być może tak. No ale widocznie coś ważnego się stało. Nawet pan Zdrojewski ani słowem nie zaprotestował, podobnie w Ministerstwie Finansów. Miał być ministrem finansów pan Zbigniew Chlebowski, którego potem podczas afery hazardowej, że cała Polska zobaczyła, jak wytapia z siebie tłuszcz. No, ale ministrem finansów został poddany brytyjski pan Jacek Rostowski. Ministrem sprawiedliwości miała zostać pani Julia Pitera, ale pojawił się pan profesor Ćwiąkalski,
też nie wiadomo skąd. No i pani Piterze trzeba było wymyślić na poczekaniu jakieś stanowisko. Ona do końca nie wiedziała nawet, jak się to stanowisko nazywa, ten jej urząd. No w każdym razie, dlaczego tak się stało? Tajemnica to wielka. Ale no jak tajemnica, jesteśmy zdani na domysły, skazani na domysły, to jak już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie, domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że do Donalda Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział jemu, słuchajcie, no Tusk, macie tutaj papierek z listą waszego gabinetu, nic tu nie kombinujcie, bo z tego, jak zaczniecie kombinować, to same zgryzoty z tego powstaną, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i widocznie podziałało, bo rząd został utworzony jak się należy, zaprzysiężony i tak dalej. Donald Tusk, no, nikt nie lubi, jak jest tak prowadzony za nos. Donald Tusk też go nie lubi. Ja go zresztą z dawnych czasów znam. Teraz już za wysokie progi, to już nie, ale dlatego mówię, że go znam, nie żeby się chwalić, tylko żeby państwa zapewnić, że on jest takim samym człowiekiem, jak my wszyscy. I pewnych rzeczy, to pewne rzeczy mu się nie podobały. No i kiedy się dowiedział na wiosnę 2008 roku, że przyjechał do Polski taki jegomość, który się nazywa Peter Vogel, to kazał go aresztować. Ten pan Peter Vogel tak naprawdę nazywał się Piotr Filipczyński. I pod koniec lat 70. był skazany na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. A było z takiej porządnej, ubeckiej rodziny. Ale chyba w 83 roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmienił nazwisko na Peter Vogel i został bardzo znanym finansistą. A prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania go ułaskawił. Więc pan Vogel myślał, że jest bezpiecznie i przyjechał do Polski. A tu nagle Donald Tusk kazał go aresztować. Pod śmiesznym zarzutem prania brudnych pieniędzy. No gdzie to w Polsce? Kto by nie prał brudnych pieniędzy, prawda? No ale taki pretekst był. I Donald Tusk przy pomocy tego zabiegu chciał poluzować sobie tę obruszkę, którą nałożyły mu na szyję tajne służby. Tajne służby nawet zlekceważyły dosyć to aresztowanie Petera Vogla, tylko we wszystkich mediach niezależnych głównego nurtu ukazały się takie publikacje o tym, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Jak więźniowie nawet w celach monitorowanych 24 godziny na dobę wieszają się na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy. No więc jak Peter Vogel zobaczył taką publikację, to już wiedział, czego się ma trzymać, prawda, że tu nie, że trzeba trzymać język za zębami. No ale z tego aresztu wydobywczego, który jest wynalazkiem pana Zbigniewa Ziobry jeszcze z tamtych czasów, ale Platforma Obywatelska nie zrezygnowała z tego wynalazku, tylko go chętnie zastosowała. Otóż z aresztu wydobywczego nikt go nie wydobywał. No i pan Vogel z nudów chyba zaczął coś tam chlapać, bo w dzienniku Dziennik, który dotarł, jak to się mówi, do tajnych zeznań tegoż Vogla w prokuraturze, Dziennik opublikował taką informację, że niby Peter Vogel tak zeznał, że generałowi Gromosławowi Czempińskiemu z jego konta w szwajcarskim banku jakiś Turek skręcił $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że mu coś zginęło. No więc dziennikarze idą do generała Czempińskiego. Co, jak to, dlaczego w szwajcarskim banku? Przecież w Polsce jest bezpiecznie, tu jak w banku, prawda, i tak dalej. I to milion, a gdzie sobie uzbierał takie miliony? No, generał Czempiński wzgardliwym milczeniem te wszystkie pytania pominął,
ale wtedy musiała zapaść decyzja w odpowiednim gremium, że no, trzeba tego Donalda Tuska utemperować, bo się za bardzo rozbrykał. Już trzeba mu pozłocić rogi. No i w ten sposób wybuchła afera hazardowa, którą Donald Tusk z kolei zlekceważył, bo jak już tam się okazało, że tam na cmentarzu trzymał ktoś nogi w kałamarzu i tak dalej, są potem śmierdzące dmuchy jakieś z tego wynikły. Dziennikarze do Donalda Tuska idą i pytają go, czy konsekwencje personalne będzie wyciągał, na co Donald Tusk powiedział lekceważącym tonem, że nie, no zobaczymy, jak sobie Drzewiecki i ten poradzi, Chlebowski poradzą sobie na konferencji prasowej. Najwyraźniej myślał, że będzie tak jak zawsze, to znaczy, że oni coś tam powiedzą, dziennikarze z podkulonymi ogonami powtórzą to własnymi słowami i na tym się skończy. I dopiero kiedy zobaczył, że dziennikarze ktoś spuścił z łańcucha i że oni panu Chlebowskiemu wyrywają kawały żywego mięsa tam na oczach całej Polski, ten wytapia z siebie tłuszcz, się wyciera tam i tak dalej, no to zrozumiał, że nie jest bezpiecznie, że za chwilę to on będzie w takiej sytuacji. No i tu się naprawdę wystraszył, bo wszystkich powyrzucał z rządu, ale nie zapełnił wakatów. Nie zapełnił wakatów. Co to było? Ano to było taki wizyt był w stronę bezpieczniaków, chłopaki. Dobra, już jestem grzeczny. Proszę, przyślijcie swoich ludzi, niech mnie tutaj obstawią, niech mnie pilnują. Już zgoda między nami, ale bezpieczniacy to na takie plewy się nie dają nabrać. I jemu powiedzieli, to ty tak chciałeś z nami pogrywać frędzlu? No nie, to tu takim sianem się nie wykręcisz. Szlaban na prezydenturę. No i tu ustawa hazardowa ma być uchwalona. Rzeczywiście, jak państwo pamiętacie, nie można było tej ustawy uchwalić przez ponad 2 lata. A tu została w stachanowskim tempie, w 2 tygodnie uchwalona. W 2 tygodnie. No widać, że ktoś tam podkręcił, kurde, gazu dodał, także wszystko. No i Donald Tusk, który wszystko podporządkował temu, że będzie kandydował na prezydenta, dostał szlaban na prezydenturę. Nie wiadomo, co by się dalej działo, gdyby nie nasza złota pani Angela Merkel z Berlina, która sobie z jakichś powodów w Donaldzie Tusku upodobała. I nasza złota pani załatwiła mu w tym momencie właśnie nagrodę imienia Karola Wielkiego. Nagroda imienia Karola Wielkiego jest bardzo prestiżowa. No, to tam między innymi Jan Paweł II dostał tę nagrodę i przyjął, także to Donald Tusk się znalazł w znakomitym towarzystwie. A na co było aluzją taką, przyznanie, załatwienie tej nagrody, że słuchajcie, jak teraz ktoś podniesie rękę na Donalda Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. No i jak tak, to w tym momencie nawet się okazało, że żadnej afery hazardowej nie było, że to jakieś nieporozumienie takie było tylko. Widać, że to ostrzeżenie naszej złotej pani zostało potraktowane serio, ale ona na wszelki wypadek mocną ręką przeniosła Donalda Tuska na salony europejskie, gdzie został królem Europy, prezydentem Europy i tak dalej, no, za panarzami, daj Boże każdemu. O, krótko mówiąc, zrobiła z niego człowieka formatu europejskiego. Nie wiem, jakby to było dalej, trudno powiedzieć, jakby to było dalej, gdyby nie w 2009 rok i gdyby nie prezydent Obama, który dokonał 17 września 2009 roku resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Reset polega na tym, że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej.
co wywołało efekt próżni politycznej, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, no to ja nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale warto przypomnieć wydarzenie, które nastąpiło miesiąc wcześniej. Otóż miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku, w Soczi spotkał się z rosyjskim prezydentem Miedwiediewem izraelski prezydent Szymon Peres. Z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, ale prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. Do tej pory nie uderzył, czyli obietnica została dotrzymana. I drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej z Europy Środkowej. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama właśnie to zrobił nawet i więcej, że w ogóle Stany Zjednoczone wycofał z aktywnej polityki, co oznaczało, że Polska przechodzi pod kuratelę Niemiec. Dlatego, że strategiczne partnerstwo polega na tym, jego takim kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa jest podział Europy na strefę wpływów rosyjskich i strefę wpływów niemieckich. I Polska się znajduje w niemieckiej strefie wpływów, tam rosyjskie też było wtedy, takie dalszy ciąg był, bo Polska się musiała odpowiednio odnaleźć w tej nowej sytuacji, tym bardziej, że w listopadzie, 19 listopada w Lizbonie 2010 roku, w Lizbonie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. I 20 listopada na tym szczycie NATO zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Jakby dzisiaj kto przypomnieć, to by wszyscy pospadali z krzeseł, prawda? Tutaj NATO już nie może się doczekać, kiedy Rosja zacznie wojnę na Ukrainie, a to strategiczne partnerstwo. No więc to było dla Polski zupełnie nowa sytuacja. Dlatego, że no nie może być tak, że całe NATO pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też musi w tym strategicznym partnerstwie jakoś wziąć udział, znaleźć miejsce swoje. No i rzeczywiście zaczęła się akomodować do tej nowej sytuacji. Nie wiadomo, no kulminacyjnym momentem tej akomodacji był przyjazd patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla do Warszawy, i który na Zamku Królewskim razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Pojednaliśmy się z Rosjanami, wyobrażacie sobie państwo, po tylu wiekach pojednaliśmy się z Rosjanami. No ten patriarcha Cyryl to jest bardzo ciekawa postać. Oglądałem akurat przypadkowo zresztą telewizję rosyjską, kiedy on został tym patriarchą Moskwy i Wszechrusi. I rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, tam go zaprosił do studia, posadziła go w fotelu i na dzień dobry powiada jemu tak: Wasza Świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB, a patriarcha Cyryl powiada, da, no i to. Także taki to jest. No bardzo finezyjna odpowiedź, dlatego że to można ją interpretować na dwa sposoby. No mówią tak, no co ja na to mogę poradzić, prawda? Albo no byłem, no i co? No i nic. No. Dobrze jest, jak nawet na stanowisku patriarchy jest osoba przewidywalna. To co to komu szkodzi? To tylko państwo zyskuje na stabilności od tego. Proszę państwa, no i nie wiadomo, jakbyśmy daleko zaszli na tej drodze, gdyby prezydent Obama nie zmienił zdania. Pod koniec roku 2013
prezydent Obama wysadził to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja w powietrze, w ogóle razem z całym porządkiem lizbońskim, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego dla Ukrainy, dla Majdanu na Ukrainie. Przecież te Amerykanie tam ciężkie miliony dolarów spakowali, żeby ten przewrót tam się przeprowadził. No i się przeprowadził. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej i to takim wejściem smoka, a to z kolei oznaczało, że Polska wraca pod kuratelę amerykańską. I to musiało się przełożyć na sytuację wewnętrzną na naszej scenie politycznej. Przedstawiam Państwu to międzynarodowe tło, bo bez tego to niepodobna zrozumieć, co się tu dzieje. Proszę Państwa, kiedy tylko Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki, tutaj, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać działaczy Platformy Obywatelskiej. Nikogo innego nie, tylko działaczy Platformy Obywatelskiej w rozmaitych warszawskich restauracjach, głównie w restauracji Sowa i Przyjaciele, która z tego tytułu została natychmiast przez ulicę nazwana restauracją pod pluskwami. No i nagrali tam ci kelnerzy 900 godzin tych rozmów, Państwo słyszycie. My to okruszki żeśmy zaledwie poznali, a tego najważniejszego to nie wiemy. Zgodnie z tym, co pisał Antoni de Saint-Exupéry w Małym Księciu, pisał, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy, dlatego że oprócz tych 900 godzin, to 700 godzin zostało nagranych, tych podsłuchanych rozmów, w rezydencji premiera Tuska, gdzie tam kelnerzy to nie mogą tak się panoszyć, jak by chcieli, prawda? Dlatego podejrzewam, że musieli im pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to nie jest w ogóle żaden problem, to jest rutyna. No i od początku 2014 roku te rewelacje, rzeczywiście kompromitujące, bo jak na przykład urzędujący minister spraw wewnętrznych mówi, że polskie państwo to istnieje tylko teoretycznie, a jak naprawdę to jest HD i kamieni kupa, no to dobrze to nie wygląda nawet dla człowieka, który no tam specjalnie się polityką nie interesuje, no ale jak się dowiaduje takich rzeczy, to musi sobie postawić pytanie, no to właściwie co ty tam robisz, frędzlu, na tym stanowisku ministra spraw wewnętrznych, prawda? No i proszę Państwa, kompromitują, te podsłuchy kompromitują działaczy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie w 2015 roku Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie. Jeszcze pół roku wcześniej Bronisław Komorowski szczerze był przekonany, ja go znam, więc to mówię, szczerze był przekonany, że nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał i to z kim? Z Andrzejem Dudą, o którym w Polsce nikt nie słyszał jako o polityku samodzielnym. No więc byliśmy świadkami cudów, w porównaniu z którymi cud w Kanie Galilejskiej to jest w ogóle drobiazg. Proszę Państwa, no więc prezydent Duda wygrał wybory prezydenckie, Andrzej Duda, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne jesienią 2015 roku. Jeszcze jedno wydarzenie bardzo ważne, które jest brzemienne w skutkach dla Polski. Mianowicie 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. W tej konferencji wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii z Polski
i ważni ubecy z Izraela, dlatego międzynarodowa była konferencja. Pretekstem do tej konferencji była 25. rocznica pierwszego transportu rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, żeby tam pilnowała tych transportów, żeby tam nic się nie działo, a przy okazji, o czym się już głośno nie mówiło, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze, tylko żeby jednak dotarli do Izraela, a tam już dalej niech robią co chcą, natomiast po drodze nie. No i jak już te transporty się skończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są świetnie wyszkoleni żołnierze, komandosi, oni wszystko potrafią, więc rada w radę uradzono, żeby ich wysyłać na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. Niech tam dokazują w Afganistanie czy gdzie indziej, ale nie w Warszawie. Państwo rozumiecie. No i tak było. I pod pretekstem tych kombatanckich wspominek, jak to tego, żeśmy tutaj i tak dalej, ale to był pretekst, bo tak naprawdę chodziło o to, że bezpieczniacy się zorientowali, że Polska znowu przechodzi pod kuratelę amerykańską i to na dobre. No to trzeba tutaj odpowiednio się do tego przygotować. I po to byli ci ubecy ważni z Izraela, żeby żyrowali u Amerykanów, że warto tych ubeków tam wciągnąć na listę naszych sukinsynów, bo Amerykanie mają sukinsynów naszych i jakichś takich nie naszych. Jak naszych sukinsynów, to tam się chołubi i tak dalej, a tych jakichś takich nie naszych, to się tam tępi, prześladuje i tak dalej. No więc nic dziwnego, że ci ubecy chcieli, żeby ich wciągnąć na listę naszych sukinsynów. Amerykanie widocznie się wahali. A warto was wciągać na tego, to pokażcie no, co potraficie. No to im dwa razy nie trzeba było tego powtarzać, zakręcili się energicznie i w ciągu tygodnia została utworzona partia polityczna nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. W ciągu tygodnia. No fenomen niesłychany. Trudno to normalnie wyjaśnić, ale zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową to już łatwiej. Dlatego, że ja sobie tak wyobrażam oczyma duszy, że konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Ryszarda odmaszerować, no i jest partia polityczna i 11% zaufania. Jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby powiedzieć, jak nam będzie przychylał nieba, a już naród go obdarzył 11% zaufania. No proszę, czegoż chcieć więcej, prawda? Proszę państwa, mówiłem, że to ta konferencja naukowa i ta i Amerykanie, no jak tak, to lepiej ich tu mieć przy sobie, żeby gdzieś nie hulali nie wiadomo gdzie, to a tak to my ich tu mamy pod kontrolą, to jest bezpiecznie, jak oni takie rzeczy potrafią tu robić. I proszę państwa, to osłabiło pozycję negocjacyjną Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych. My do tej pory cierpimy z tego powodu. Mówię my, Polska cierpi z tego powodu. Bo gdyby tak nie było, gdyby ci bezpieczniacy nie zostali wciągnięci na listę naszych sukinsynów, no to wtedy Amerykanie mieliby tylko jednego przyjaciela w Polsce, to znaczy Jarosława Kaczyńskiego. A Jarosław Kaczyński w takiej sytuacji, no to mógłby im powiedzieć, słuchajcie, my tutaj to, co wy nas prosicie, to my to jeszcze zrobimy, ale już tamtego, co byście by chcieli, to my nie zrobimy. Ale kiedy są bezpieczniacy na liście naszych sukinsynów, to Amerykanie mówią wtedy tak, naprawdę? Ty nie zrobisz tego? No to my tu mamy drugich przyjaciół, to oni wszystko zrobią. Własną matkę by sprzedali, a nie mówiąc o waszej biednej ojczyźnie. No to pozycja negocjacyjna, dlatego Polska nie może, między innymi dlatego Polska nie może osiągnąć korzyści, które mogłaby osiągać między innymi z przynależności do NATO.
nasza przynależność NATO, jak dotychczas, to jest mniej więcej taka, że no my nie wiemy, jak się NATO zachowa w razie czego. Ale być może, że Putin też tego nie wie. Jak na razie to jest jedyna korzyść, którą z tego mamy. A moglibyśmy mieć inne korzyści, na przykład postawić na znacznie lepszym poziomie naszą niezwyciężoną armię. No ale jak tamci są na liście naszych sukinsynów, no to jesteśmy trochę tak jak w XVIII wieku, kiedy nawet Polska chciała 100 tysięcy wojska wystawić, ale agentura skutecznie te wszystkie wysiłki torpedowała aż do końca istnienia państwa polskiego. No i proszę państwa, mamy w tej sytuacji dwa antagonistyczne obozy. Dlaczego? Dlatego, że Platforma Obywatelska została strącona z pozycji lidera naszej sceny politycznej, ale Niemcy są państwem poważnym. I Niemcy wcale nie zrezygnowały z, tutaj z odzyskania wpływów politycznego w Polsce, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie coś strzeliło do głowy. I jak tylko powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości z panią Beatą Szydło na fasadzie, to jeszcze też warto zwrócić uwagę, pani Szydło, no niebywale dokonała niebywale wielkiego skoku z pozycji wójta, jednym susem wskoczyła na pozycję premiera rządu całkiem sporego państwa europejskiego. Więc musi mieć ogromne zalety. Pani Szydło składa się z samych zalet. Ja tych wszystkich nie będę tu wyliczał, no jedną chciałem zwrócić uwagę. Otóż pani Szydło, podobnie jak zresztą wielu innych polityków, jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu. To jest taka dziwna szkoła, bo to nie można tak przyjść z ulicy, tam się zapisać i tak dalej, papiery złożyć. Nie. Do tej szkoły liderów wyławiają kandydatów ambasady amerykańskie w poszczególnych krajach. No i czego się uczą tam ci liderzy w tej szkole? A uczą się tego, jak już zostaną, że jak zostaną dygnitarzami, no to żeby umieli uwzględniać interes amerykański w polityce swoich nieszczęśliwych krajów. Oto takim absolwentem szkoły liderów, to się dosyć wcześnie zaczął, Mieczysław Rakowski. Donald Tusk też, Bronisław Komorowski, Kazimierz Marcinkiewicz. No, Wałęsa nie był, nie, Wałęsa nie był. No i pani Szydło, i pani Szydło. Proszę państwa, więc jak powiem, ten rząd jeszcze nie zdążył nic zrobić, nawet nie zdążył ust otworzyć, a już Komisja Europejska na początku roku 2016, na czele której stały dwa owczarki niemieckie wtedy, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. No, akt zupełnie nieprzyjazny. Nie chodziło oczywiście o żadną demokrację. Tam powstał Komitet Obrony Demokracji z panem Mateuszem Kijowskim na fasadzie. Tam się kotłowali po ulicach i tak dalej. A kulminacyjnym momentem walki o demokrację w Polsce był tak zwany Ciamajdan. 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że posłowie Platformy Obywatelskiej i tam innych satelitarnych formacji okupowali salę plenarną Sejmu. Celem tej operacji było zablokowanie możliwości uchwalenia ustawy budżetowej, bo nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Umożliwia pójście na skróty. Nie trzeba czekać do końca kadencji, tylko od razu tutaj się zmierzyć się z siłami. Więc było to dobrze pomyślane od tej strony. Dlaczego 16 grudnia? No tego też nie wiem, ale wydaje mi się,
że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, jak Państwo wiecie, jest tak, że wybory prezydenta się odbywają na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje urzędu natychmiast, tylko dopiero pod koniec stycznia. W związku z tym między początkiem listopada a końcem stycznia w Ameryce jest coś na kształt bezkrólewia, dlatego że ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które wiązałyby ręce następcy. A ten następca jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie może, bo jeszcze nie złożył przysięgi i nie został prezydentem. Jest tylko prezydentem elektem. To jest bardzo ważny okres dla tego prezydenta elekta, bo tam Państwo rozumiecie, w kampanii wyborczej to tam wszyscy mówią, co im ślina na język przyniesie. Ale jak już taki jegomość zostanie prezydentem elektem, to przychodzą do niego generałowie z Pentagonu, przychodzi dyrektor CIA, tam finansiści i mówią: panie prezydencie, my tu takie projekty prowadzimy, one już są w takim stopniu zaawansowania, potrzebne jest to, tamto i owamto. I jemu się obraz świata całkowicie zmienia, temu człowiekowi. No to Państwo rozumiecie, dobrze jest, że on wtedy sobie tutaj przygotowuje tę prezydenturę i tak dalej. Normalnie to bezkrólewie nie jest jakieś dramatyczne, bo normalnie to jest tak, że po wyborach na początku listopada ten kandydat przegrany składa gratulacje temu zwycięzcy, kurz opada, już gdakanie cichnie i tam wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Tym razem, mimo że Donald Trump został wybrany na prezydenta, to ta wojna polityczna wcale nie ustała. Ta wojna, która się rozpętała w czasie kampanii wyborczej, nie tylko nie ustała, ale sprawiała wrażenie, nawet jakby się coraz bardziej rozpalała. Miałem okazję to widzieć na własne oczy, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku. No to Trump już był wybrany. Już tego nic nie mogło zmienić. A demonstracje przeciwko niemu przewalały się przez miasto jedna za drugą. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę. To Państwo śmiecie, w Ameryce tak jest. W Ameryce tak jest, że ci demonstranci, to oni nie, tam na ogół nie wiedzą. Tam precz, niech żyje, wykrzykują, potem idą do kasy po pieniądze i tyle. A co tam zło, co przeciwko komu, to nie jest takie ważne. Jak się jeszcze jakiś sklep splądruje po drodze, to tym lepiej, ale to niekoniecznie. No więc dlatego mi się wydaje, że w Berlinie doszli do wniosku, że jak Trump się musi oganiać tutaj przed tymi jego wrogami, którzy go szarpią za nogawki i tak dalej, to nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś tam Polską. Diabli wiedzą, gdzie ta Polska leży, a w ogóle to potrzebna ona nam jak psu piąta noga. No to trzeba stworzyć fakty dokonane właśnie zawczasu. A jak on obejmie urzędowanie, no to będzie musiał wziąć te fakty pod uwagę, bo Państwo rozumiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Więc dobrze to było pomyślane. Dobrze to było pomyślane. Ale tutaj okazało się, że Donald Trump wprawdzie jest zaabsorbowany tym opędzaniem się od wrogów, co go tam za nogawki, ale nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu resztę świata. I 15 grudnia 2016 roku, na dzień przed rozpoczęciem Ciamajdanu, przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. No, coś tam musiał wiedzieć, prawda? CIA coś tam musiało wiedzieć, co tu się szykuje. Po to jest przecież, żeby wiedziała takie rzeczy. No i spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Odbył z nim dwugodzinną rozmowę, po czym wsiadł w samolot i wrócił do Ameryki. Następnego dnia jak się zaczął Ciamajdan, no myślę, że go poinformował. Słuchajcie, wiecie, rozumiecie, tu jutro będzie Ciamajdan i tak dalej. Chodzi o to i to i wy powinniście zrobić tak i tak. No,
to Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową. Cały pomysł, na którym się wszystko opierało, w jednej chwili przestał istnieć. No, tam się od razu wyłoniła różnica zdań między utytułowanymi ekspertami, tak jak teraz przy okazji epidemii. Jedni eksperci dowodzili, że tu nie, ta ustawa jest nielegalna, dlatego że ustawę, a zwłaszcza taką, to tylko na sali plenarnej można uchwalić. Ale inni utytułowani eksperci mówią, że to nieprawda. Żeby ustawa była uchwalona, to musi być przegłosowana przez posłów. A gdzie oni głosują, w którym miejscu, nawet w krzakach pod Sejmem mogą głosować i to będzie uchwalone. Więc tak to było. Trzy dni później w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się taka publikacja, no nie udało się. No, przez jakiś czas trzeba będzie się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie 7 lutego 2017 roku. I tylko tym posłom, którzy tam siedzieli w sali plenarnej, to nikt nie powiedział, że się wojna skończyła. I tam siedzieli, kantyczki układali, kolędy śpiewali, bo to święta były akurat. Wreszcie się ktoś nad nimi zlitował i poszli sobie z Bogiem. Rzeczywiście nasza złota pani przyjechała 7 lutego do Warszawy, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi dygnitarzami, no i musiała tutaj zrobić jakieś rozeznanie, bo doszła do wniosku, że należy inaczej rozłożyć akcenty. Już nie będziemy walczyć o demokrację w Polsce, znaczy będziemy oczywiście, jakżeżby inaczej, ale przede wszystkim to będziemy walczyć o praworządność. I to oczywiście stało się przyczyną zguby pana Mateusza Kijowskiego. Bo pan Mateusz Kijowski już był tu płomiennym szermierzem walki o praworządność. Dopókiśmy walczyli o demokrację, to każdy może walczyć o demokrację, nawet on. Ale jak już mieliśmy podjąć walkę o praworządność, no to nie. Jakby to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał jegomość podejrzany o malwersacje finansowe. To nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to by było za dużo. No więc pan Mateusz Kijowski został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle już tam się polityką nie zajmuje, fryzjerstwo prowadzi pod Warszawą. Także tam. Natomiast na pierwszą linię frontu zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. No jak walczymy o praworządność, no to któż inny może lepiej stanąć na straży praworządności, jak nie. I wielu sędziom się to spodobało. Też nie bardzo wiadomo, dlaczego akurat tym, a nie innym, ale pewne światło rzuca na to taki incydent, który się wydarzył podczas procesu, który się odbywał przed Sądem Okręgowym w Warszawie, procesu takiego sędziego Andrzeja Hurasa z Katowic. Otóż podczas tego procesu okazało się, przypadkowo zresztą zupełnie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła operację Temida, której celem był werbunek agentury właśnie wśród sędziów. Pan sędzia Lipiński, który prowadził tę sprawę w Warszawie, zwrócił się do ABW o informację, co to, jak to było. Oczywiście głuche milczenie było mu odpowiedzią, no ale to dzięki temu można lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy sędziowie bardzo skwapliwie tam podreptali na pierwszą linię frontu walki o praworządność. Proszę Państwa, nastąpiła eskalacja tej walki o praworządność od lipca 2017 roku. W lipcu 2017 roku do Warszawy przyjechał prezydent Donald Trump. Obsypał nas komplementami tyloma, żeby starczyło na kilka krajów, ale to już nic nie kosztuje, więc sobie żałował. Ale podczas konferencji prasowej złożył ważną deklarację.
Mianowicie powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Proszę Państwa, musimy to wyjaśnić, co to jest, bo to ta deklaracja Donalda Trumpa zapaliła czerwone światło alarmowe w Berlinie. I musimy się cofnąć w czasie, no nie do Adama i Ewy, ale trochę bliżej, żeby wyjaśnić, dlaczego się czerwone światło zapaliło. Otóż kiedy już się pojawiła ta wiarygodna informacja, że Imperium Sowieckie się ewakuuje ze środkowej Europy, no to państwa środkowoeuropejskie zdały sobie sprawę, że wytwarza się znowu, tak jak w 1918 roku, próżnia polityczna. No i nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, postanowiły tym razem wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku w Budapeszcie zostało podpisane porozumienie o współpracy politycznej między Włochami, Jugosławią, Austrią i Węgrami, zwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? No na to, że wytwarza się próżnia polityczna, Rosja się zaczyna pogrążać w zapaści, no to nie będzie w stanie może tego projektu storpedować. Niemcy wprawdzie się w zapaści nie pogrążają, ale są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może z uwagi na te powiązania też nie będą mogły tutaj rozwalić tej inicjatywy. Zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem się ich trzymać i ich bronić. Niestety, jeśli chodzi o Niemcy, to te rachuby zawiodły całkowicie. Niemcy, które po 1990 roku odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania heksagonale w powietrze. W taki sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale, w jednej chwili pędziło w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, na widok tego, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali i od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej i ta polityka 1 maja 2004 roku zakończyła się całkowitym sukcesem, który trwa do dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, dopiero na tym tle możemy docenić wagę deklaracji Donalda Trumpa. Co on tam powiedział wtedy, że Stany Zjednoczone będą ten projekt popierały? Co to jest to Trójmorze? A to nic innego jak heksagonale, tylko uzupełnione i poprawione. Bo wadą pierwszego heksagonale było to, że ono nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora. W związku z tym Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Gdyby jednak Stany Zjednoczone, a Trump właśnie to zapowiedział, stały się protektorem tego Trójmorza, to już nie można by było tak łatwo ich rozgonić. Nie wiem, czy Niemcy w ogóle by podjęły taką próbę, dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. Nie wiem, czy by się odważyły na podjęcie takiej próby. No i dlatego zapaliło się czerwone światełko alarmowe, ponieważ zrealizowany projekt Trójmorza godziłby w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważałby niemiecką hegemonię w Europie. Już państwa środkowej Europy nie musiałyby się Niemiec słuchać. Po drugie, blokowałby program budowy IV Rzeszy.
Wtedy jeszcze tak program budowy IV Rzeszy był traktowany jako obrzydliwa teoria spiskowa. No ale teraz przecież program budowy IV Rzeszy został zapisany w umowie koalicyjnej trzech partii, które tworzą aktualny rząd niemiecki, więc to już nie jest żadna teoria spiskowa, tylko po prostu dokument. Dokument, który to zapowiada. I po trzecie, że zrealizowany projekt Trójmorza umożliwiałby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Co ten projekt mówi? Ano, że na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej trzeba ustanowić takie bantustany, niby niepodległe, ale tak naprawdę niemieckie protektoraty, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. No i to właśnie tak jest. Właśnie tak jest. O tym, jaką wagę Niemcy przywiązywały do tej deklaracji Trumpa, to świadczy to, że zgłosiły akces do Trójmorza. Państwo rozumiecie, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich i rozsadza ich od środka. I jedynym politykiem, który wyraził z tego tytułu radość, to był prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale to tak było. Ale tak było. Proszę Państwa, no, dlatego wojna o praworządność zaczęła się rozpalać coraz bardziej i Niemcy zaczęły wciągać coraz to nowe instytucje Unii Europejskiej. W tej chwili już wszystkie instytucje Unii Europejskiej zostały wciągnięte w tę wojnę o praworządność w Polsce i na Węgrzech. Dlaczego te dwa kraje się znalazły na celowniku? No, ponieważ Trump przegrał wybory. W związku z tym jego deklaracje z lipca 2017 roku już nie mają znaczenia, dlatego że prezydent Biden o 180 stopni odwrócił linię polityczną Donalda Trumpa. Ale na wszelki wypadek, gdyby się prezydentowi Bidenowi albo jakiemuś następnemu prezydentowi coś odwidziało, to Niemcy już nie chcą drugi raz tak się bać, tak się denerwować. Więc muszą Polskę i Węgry zdyscyplinować tak, żeby już nigdy w tych państwach nie pojawił się pomysł jakiegoś Trójmorza. Bo bez Węgier i bez Polski żadne Trójmorze nie ma sensu. Nie ma sensu. Dlatego akurat te kraje się znalazły na celowniku. No i narzędziem jest szantaż finansowy. Narzędziem jest szantaż finansowy. Właśnie kilka dni temu, bodajże 16 lutego Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił skargę Węgier i Polski. Te państwa się skarżyły na mechanizm warunkowości, za którym się opowiedziała i Komisja Europejska, i Parlament Europejski, i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, no i pan premier Morawiecki. I pan premier Morawiecki też się opowiedział w 2020 roku. Na czym polega mechanizm warunkowości? Na tym, że że się uzależnia przekazywanie subwencji państwu członkowskiemu od oceny praworządności w tym państwie. O, kryteria są dosyć płynne. No i teraz tam rzeczywiście to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu jest obwarowane tym, że no to tak, owszem, ale to tylko można wstrzymać subwencję wtedy, kiedy to dotyczy, te niedostatki praworządności mogą się przełożyć na niewłaściwą gospodarkę unijnymi funduszami. To jeszcze nie zostało wykazane. Ale Polska już ma zablokowane środki z Funduszu Odbudowy. I pan Konrad Szymański, minister odpowiedzialny za stosunki z Unią Europejską,
twierdzi, że a to nie jest takie groźne, no ale to minister Ziobro go pyta, nie jest groźne, to gdzie są te pieniądze? Dlaczego nie mamy tych pieniędzy? Bo dlaczego nie mamy? A dlatego, że Komisja Europejska ma portfel i to ona decyduje, czy w Polsce jest praworządność, czy nie ma. To ona decyduje. To jest proste jak budowa cepa. Proszę Państwa, no ale o tym trzeba było myśleć znacznie wcześniej. Ostatnim momentem, kiedy o tym trzeba było myśleć, to była ratyfikacja traktatu lizbońskiego. A w ratyfikacji traktatu lizbońskiego uczestniczyły zgodnie obydwa antagonistyczne obozy. No i teraz mamy do czynienia, tu stronnictwo pruskie liczy na to, tak, pan Rafał Trzaskowski. On czasami to mnie rozczula, jak go słucham. No, być może, że ma jakieś zalety, ale bystrość to tam jest na pewno gdzieś daleko po innych zaletach. On powiedział, jak my tutaj odzyskamy władzę, to te pieniądze do nas trafią. One tylko, no więc, no, jak wierzy w to, to nie mogę mu tego zabronić. Zresztą nie mam żadnego wpływu na to, co on myśli, w co wierzy i tak dalej, więc to tak to wygląda. Proszę Państwa, po co ja tu Państwu wszystko te takie rozmaite, międzynarodowe historie opowiadam, awantury arabsko te? Dlatego, żeby byście Państwo patrzyli na polityczną scenę w Polsce i na to, co tu się dzieje na niej, przez pryzmat tego, co się dzieje wokół Polski. Dlatego, że bez tego to niepodobna zrozumieć, co się w Polsce dzieje i ku czemu to wszystko zmierza. Bardzo dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali.